Witam oczywiście bardzo serdecznie, z tej strony kanał Progress, witam wszystkich bardzo serdecznie. Drogi widzów, oczywiście drodzy Państwo, że wszystkich witam. W dzisiejszym materiale będzie o rozmnożeniu grubosza, zwanego także jako drzewko szczęścia, inaczej mówiąc, jako sukulent. Więcej, co trzeba zrobić, żeby po prostu rozmnożyć tego drzewko szczęścia? No oczywiście odrywamy sobie taki kawałeczek. Nawet nie musimy, bo to już samo spada. Patrzcie na to. Tu oczywiście, jak widzimy, mamy nowe pędy, które wyrosły i mniej więcej wkładacie coś takiego, takie coś wkładacie do ziemi, momencik, o, czy w ten sposób, teraz tylko żebym znalazł wodę, bo to jest masakracja, jak wiecie, że po prostu jest susza niestety straszna, też w ogrodach jest oczywiście susza, tak dalej. Jest teraz cieplej, bo jest około 30 stopni w Srogardzie Gdańskim. Nie jest naprawdę ciepło. No oczywiście tu nie mamy ukorzeniacza, tak dalej, ale nie będziemy się bawić w takie rzeczy. O proszę, zobaczcie, tu jest oczywiście drugi, kolejny. No i to samo wkładamy tu. Może i tak obok, powiedzmy, że wkładamy. Troszkę tu zasypujemy. Okej. Oj, bateria się kończy niestety, drodzy Państwo. Mamy tylko kilka minut. Parę 5% baterii mam niestety, ale nic. No i w takim sposób właśnie możemy rozmnożyć oczywiście tego grubosza, zwanego też także drzewko szczęścia i tak dalej. I więcej co musimy zrobić? Polać oczywiście. Delikatnie. Troszeczkę długo nie był podlewany. Dobra. Także tak to wygląda. I czekamy około 5 dni, żeby się nam powtórzyło to, co mniej więcej Wam pokażę za chwilkę na sam koniec. Zaraz Wam pokażę. Tylko oczywiście chciałem też zaprosić do subskrypcji kanału Progress się na YouTube, zostawiam łapki w górę i subskrypcji. Również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka i do zostawienia łapki w górę lub serduszka i do zrozumienia dalej tego filmu. Jak widzicie, tu jest właśnie ten grubosz rozmnożony. Tak to wygląda. Także tam oczywiście zapraszam. I tak to mniej więcej wygląda rozmnożenie grubosza, zwanego także drzewkiem szczęścia. Także tyle oczywiście z mojej strony, a ja oczywiście z Wami żegnam. Także do zobaczenia do kolejnych materiałów. Także na razie, no i oczywiście pozdrawiam.